Dzień dobry, mam na imię Mikołaj i mam 12 lat. Chciałbym dzisiaj o czymś ważnym wam opowiedzieć, podzielić się z wami naprawdę ciekawą historią. W moim domu jest wiele pamiątek. W naszej rodzinie to już wielopokoleniowa tradycja, że z każdego wyjazdu trzeba przywieźć najbliższym jakiś drobiazg. Czasem jest to magnes na lodówkę, czasem breloczek, a niekiedy figurki czy obrazki. Ostatnio, podczas bożonarodzeniowych porządków, natrafiłem na jeden z takich przedmiotów. Nigdy wcześniej nie zwróciłem na niego uwagi. Jednak tym razem bardzo mnie zaciekawił i postanowiłem zgłębić temat. Moi rodzice, mimo sporej wiedzy historycznej, niestety nie zaspokoili w pełni mojej ciekawości. Otrzymałem jedynie informację, że przedmiot jest w naszej rodzinie od wielu lat i że należał kiedyś prawdopodobnie do moich pradziadków. Nie byłbym sobą, gdybym nie wziął sprawy w swoje ręce, nie przeprowadził śledztwa, ruszając w prawdziwą podróż w czasie. Tym niezwykłym przedmiotem jest niewielki orzeł w koronie, podobny do tego, jaki widnieje na naszym godle narodowym. W centralnej części płaskorzeźby znajduje się medalion z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej. U stóp orła znajduje się wstęga opatrzona napisem Królowa Korony Polskiej błogosław Twojemu ludowi. Przedmiot został wykonany z dość miękkiego metalu. Ma wymiary 8 cm na 8 cm. Niestety orzeł ma oderwane lewe skrzydło, jak do tej pory nie udało mi się go odnaleźć. Mieszkając w internecie, w poszukiwaniu poszlak, natrafiłem na aukcję internetową z identycznym przedmiotem. Wynikało z niej, że przedmiot może pochodzić z lat 30. XX wieku. Był to już jakiś ślad, ale serce zabiło mi mocniej, gdy odnalazłem pewien artykuł na stronie gazety Myślenickiej. Wynikało z niego, że opisywanym przedmiotem jest chryngraf, symbol żołnierzy wyklętych, rodzaj tarczy, z którą nigdy się nie rozstawali. Na dołączonej ilustracji widniał dosłownie identyczny orzeł. Dowiedziałem się, że tego typu przedmioty wywodzą się ze średniowiecza od obojczyka, części zbroi noszonej przez rycerzy pod szyją. W XVII wieku przyjął obecną formę ozdoby patriotyczno-religijnej. Chryngrafy noszone były przez żołnierzy, podkreślających swój patriotyzm i przywiązanie do religii katolickiej. W okresie międzywojennym pamiątkowe chryngrafy wręczano nowo mianowanym oficerom podczas promocji, a także wyższym dowódcom w podziękowaniu za różnorakie sukcesy. Żołnierze wyklęci umieszczali chryngrafy na mundurze po lewej stronie na sercu. Nosili je zawsze podczas działań wojennych i bojowych. Archeolodzy z Instytutu Pamięci Narodowej często natrafiają na tego typu przedmioty podczas ekshumacji ciał żołnierzy wyklętych. Tu widzimy na przykład replikę chryngrafu należącego do żołnierza grupy Henryka Flamego, Bartka. Podążając dalej tropem IPN-u, odnalazłem niezwykle interesującą publikację. Znaki pamięci, tradycja chryngrafu w polskiej historii. Podczas lektury poznałem dokładną genezę przedmiotu. Dowiedziałem się też, że taki przedmiot podarował m.in. Witold Pilecki swojej żonie, Marii, w 15. rocznicę ślubu, ale serce znów zabiło mi mocniej, gdy dotarłem do strony 29, gdzie na ilustracji dało się zobaczyć dokładnie taki sam chryngraf, jaki trzymałem w ręku. Okazało się, że takie właśnie orły należały do podporucznika Tadeusza Zielińskiego, Igły, oraz porucznika Henryka Jastrzębskiego, Zbycha. Czy to mogło oznaczać, że w mojej rodzinie jest przedmiot należący do któregoś z żołnierzy wyklętych? W jaki sposób przedmiot do nas mógł trafić? Nie dawało mi to spokoju. Gdy tylko nadarzyła się okazja, czym prędzej udałem się do dziadków, oni musieli coś wiedzieć. I tu przyszło pewne rozczarowanie. Okazało się, że przedmiot nie tylko nie należał do żadnego z żołnierzy, ale został po prostu zakupiony w Częstochowie, już po wojnie, na jednym ze straganów znajdujących się wokół Jasnogórskiego Wzgórza. Czy to już koniec opowieści? Czy to zwykła pamiątka z bazaru? Otóż nie, na szczęście nie. Okazało się, że przedmiot został zakupiony przez mojego pradziadka Antoniego na Jasnej Górze w 1956 roku podczas bardzo ważnej uroczystości. Posłuchajcie mojego dziadka. No, orzeł ten był zakupiony przez mojego teścia 26 sierpnia 1956 roku w rocznicę 300. Złożenia ślubów lwowskich przez króla Jana Kazimierza. W Jasnej Górze odbywały się śluby, które przygotował podczas przebywania w odosobnieniu błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński. Fotel księdza kardynała Wyszyńskiego był pusty, leżały na nim tylko biało-czerwone kwiaty, ponieważ prymas Polski Wyszyński przebywał w tym czasie w Komańczy w odosobnieniu i stamtąd czytał to rotę ślubowania. Z relacji uczestników wydarzenia wynika, że podczas uroczystości całe Aleje Najświętszej Maryi Panny były włączone wówczas z ruchu kołowego. Wzdłuż ulicy ustawione były liczne stragany,
na których można było nabyć pamiątkowe dewocjonalia. To zapewne na jednym z nich pradziadek zakupił nasz rengraf. Łatwo więc policzyć, że moja pamiątka ma już niemal 68 lat. Udało mi się też odnaleźć fragment homilii wygłoszony podczas uroczystości. Posłuchajmy. Duby nasze złożymy i oddamy Panu przez te dobre, miłosierne, matczyne ręce Twoją, królowo Twoje. Ręce Twoje składamy naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. W ten sposób poznałem historię tego niezwykłego przedmiotu. Ale nie dawała mi spokoju jeszcze jedna rzecz. W jakich okolicznościach orzeł stracił skrzydło? O to też oczywiście zapytałem dziadka. Mój teść zawodowo był związany z koleją. Pracował w warsztatach naprawczych taboru kolejowego. Obsługiwał najcięższy młot pneumatyczny. Były to takie czasy, że do jego domu często przyjeżdżali agenci partyjni, żeby go za wszelką cenę zapisać do partii. Upierał się, że nigdy nie będzie należał do partii komunistycznej. Jednego razu, kiedy przyszli agitować, zobaczyli, że stoi na komodzie orzeł w koronie. Zdenerwowali się, zrzucili tego orła i jeden z tych dygnitarzy, czy tam namawiaczy, nadepnął na tego orła i ułamał mu skrzydło. I od tej pory właśnie ta figurka tego orła pozostaje taka okaleczona, na pamiątkę. Tak oto zwykły przedświąteczny obowiązek, jakim było ścieranie kurzu, przerodziło się w prawdziwe śledztwo, podróż w czasie i fantastyczną historię z połowy XX wieku. Jestem przekonany, że macie w domu wiele przedmiotów, których pochodzenia nie znacie. Zachęcam Was do zgłębienia tematu i podpytania Waszych babć i dziadków. To właśnie oni są skarbnicą wiedzy, której nie poznacie w podręcznikach.